Cześć moi drodzy, zapraszam do kolejnego filmu z Total War Warhammer 3 20 tur na poziomie legendarnym Siostry Zmierzchu. Tym razem wam zaprezentuję. Jeśli chodzi o Siostry Zmierzchu, mamy efekty Lorda Utrzymanie dla jednostek dystansowych. No tutaj musimy się skupiać w większości na jednostkach dystansowych, jak to leśne elfy mają w zwyczaju. Posiadamy też właśnie premię dla jednostek latających, ale to jest atak zwarciu, więc to już troszkę mnie tam interesuje osobiście. Efekty frakcji są dosyć fajne, bo mamy kuźnię Dajtra. Możemy tam wytwarzać jakieś dodatkowe bonusowe itemy, jakieś chyba bonusy po prostu dla frakcji. Amunicja tak samo jest i jeszcze salwa Kurnosa. To jest taki dodatkowy skill, dalekosiężny bym powiedział. No dobra, tutaj będziemy raczej walczyć z mrocznymi elfami, więc zaczynajmy. Jak to leśne elfy, jak to elfy muszą walczyć między sobą oczywiście. Jakieś elfy muszą tutaj dominować ten świat. Jeśli chodzi o siostry, jako tako nimi nigdy nie zaczynałem, jedynie co to grałem tak naprawdę Orionem i po prostu je przejąłem, zdążyłem je przejąć, przetrwały i tak naprawdę dużo gdzieś tam doświadczenia nimi nie mam, ale wydaje mi się, że ta frakcja jest bardzo przyjemna. Jedynie co na leśnych elfach, co doświadczyłem osobiście, to musimy zwrócić uwagę na to, że automat raczej będzie dla nas średni, więc będziemy musieli toczyć na pewno więcej bitew. Tutaj jest bardzo wolny rozwój tego drzewa, ale ja wam pokażę jedną fajną mechanikę z czasem, która wam ułatwi na przykład granie też tą frakcją, więc potraktujmy to też jako dodatkowo taki poradnik. Jeśli chodzi o technologię, tutaj mamy akurat jedną. Warto właśnie iść w autwórcę, bo tutaj mamy przychody właśnie z rzemieślniczych surowców, dodatkowa pancerz dla jednostek. Prawie wszystkich. Dobra, tu musimy tak naprawdę zdobywać jakby punkty na tym leczeniu lasu, zdrowie lasu. I tutaj potem otrzymujemy też lepsze bonusy, na przykład tempo badań, potem znowu tempo badań, potem znowu tempo do badań, a na końcowym dostajemy na przykład limit globalnego werbunku i plus zdrowie lasu. Tutaj, gdzie mamy ikonki na czerwono, musimy te wszystkie punkty albo zniszczyć, nikt nie może tego kontrolować, albo my musimy to kontrolować. No dobra. Widzę, że tam pasek był dosyć spory, ale my sobie to stoczymy z prostego względu. Jeśli posiadamy armię łuczników i jeszcze latające jakieś stworki, no to bez sensu jest tak naprawdę toczyć to, bo my byśmy pewnie stracili mimo wszystko trochę jednostek. A no na tym mi tak naprawdę osobiście nie zależy. Nie chcę tracić zbędnych jednostek. Tym bardziej na początku gry. Mamy poza tym trzy jednostki, trzy jednostki latające, strzelające. Więc możemy nawet już tam podlecieć i automatycznie mu powybijać te jednostki, a potem zająć się bohaterem i w sumie gra wygrana. A czy no, walka, może nie gra. Tutaj chyba u niej, no właśnie, mamy dwa rodzaje strzelania. Mamy strzelanie takie pojedyncze, które daje stały efekt, że obniża 30%, znaczy 30%, znaczy no 30 pancerza. Albo ewentualnie możemy na przykład zdebuffować obrażenia od nich i to też są fajne stałe efekty. To jest bardzo warto używać, tylko musimy dużo tym bohaterem faktycznie grać, żeby wykorzystać wszystko. A on ma coś strzelające. Aha, dobra, bohater jest strzelający, okej. Ale to możemy się z nim trochę pobawić w takim razie. Co zamierzam zrobić? Możemy sobie tutaj tych łuczników schować na razie. No, orła też sobie gdzieś tam wrzućmy. Dobra. Bohater nie ma aż tyle zasięgu, więc jedynie co to szkoda, że one nie mają tego strzelania w ruchu. Możemy jeszcze tym mu strzelić. No, to jest bardzo fajny skill. Tutaj chyba nie trafiło ich. No, ona bardzo ładnie sprząta te jednostki. Możemy tu się łucznikami jeszcze trochę pobawić. Możemy to troszkę przyspieszyć. Jak oni stoją w takim tym, to jest idealnie do nich, żeby strzelać.
A już strzelili nam? Nie. Dobra, dużo nam tutaj nie zrobi. Możemy rzucić tego orła na razie, na niego. No, nie będziemy rzucać tego pancerza. A, ci się już wycofują. Moglibyśmy pancerz tutaj rzucić. Bo tutaj mamy kogo? Korsarzy z Argo, oni dosyć mocno mają uderzenia. O, orzeł tam sobie na razie radzi, widzę. Możemy go trochę wesprzeć tutaj. Szkoda, że nasza bohaterka na razie jeszcze jakichś lepszych czarów nie ma. No, nasz orzeł, powiem szczerze, dostaje trochę. O, ci wracają. Ale widzę, że daleko nie, nic nie zrobią. Oni jeszcze ten strzał mają, jak dobrze pamiętam. No ładnie, niech sobie tutaj poekspią. Super. Warto sobie gdzieś levelować bardzo szybko te jednostki, bo to dużo nam daje. A po co gdzieś mają tam uciekać? A mamy takich łuczników, że oni strzelają w ruchu, więc to jest bardzo fajna jednostka. Bardzo szybko warto ich rekrutować jak najwięcej. Są jeszcze łucznicy, którzy są gdzieś tam słabsi, ale moim zdaniem one są naprawdę słabsi, bo nie mają strzału w ruchu, a jeśli chodzi o mobilność, tak naprawdę leśnych elfów musi być dosyć spora, żeby oszczędzać te jednostki. No, tutaj orła trochę za bardzo rzuciłem na niego, ale orzeł przeżyje, da radę. No, same nasze siostrzyczki wybiły 136, więc... możemy wziąć to. Dobra, niech będzie. Niech tam się regną trochę te jednostki. Tutaj oczywiście idziemy w pociski. A tutaj oczywiście musimy iść w magię. Okej. Tu niech się buduje. No i szczerze, żadnych strat nie było. Oczywiście tutaj pokazuję średnie straty, co jest dla mnie kpiną. Oni mają jeden oddział łuczników. No to jest jeszcze ten, znaczy no kuszników, którzy jeszcze mają ten mniejszy zasięg. No jest to zabawne, bo tak naprawdę cztery jednostki, które mamy strzelające, mają dużo większy zasięg, więc oni nim podejdą, to powinni już być wystrzelani. Jaki teren? W sumie nawet spoko teren. Dajemy łuczników na górkę. Nie lubię czasem tego śniegu, bo nie widać nic. Dobra, bo to jest chyba krecha. Dobra, niech będzie. Dobra, orła na razie nie będziemy jakoś tam za specjalnie angażować. No, tutaj łuczników to już nawet nie ma. Znaczy kuszników. Nie wiem, zawsze elfy to od razu mi się kojarzą z tymi. Z łucznikami niż z kusznikami. Możemy puścić tam orła, niech się tam nimi pobawi.
widzę, nim oni się ruszą, to trochę im zejdzie. Może tymi się tutaj bardzo zajmiemy. Dobra, nie wiem czy do tych łuczników tam nie chcą się dobrać. Ale nie, okej. Dobra, możemy tutaj im rzucić pancerza. Dobra, nasza tutaj bardzo ładnie ich obija. Tamta się tam bawi, widzę dalej. Dobra, pomóżmy im trochę tutaj. A, nie w tych, okej. Okay. Tutaj wyłączmy strażnika. Pięknie. No, już porobieni są. Ale teraz dobijamy sobie ogólnie tych wszystkich, te wszystkie od nich jednostki. Dobra, przyspieszmy to. No tak jak mówiłem, warto, żeby oni sobie levelowali, bardzo dużo zabijali tych jednostek. Jest to bardzo wtedy przydatne. No, oni bardzo szybko to robią. Bo niektóre tak naprawdę frakcje, które mają samą piechotę, no to potem bez sensu to zgonić. Ewentualnie jak mamy kawalerię, to warto też to robić. A tak to. A ja akurat gdzieś tam będę się raczej przywiązywał do tych jednostek, co tutaj już posiadamy. Bo to są takie jednostki, które będziemy przez długi czas używać, więc... Warto je tam zlevelować trochę. A dobra, zostawmy już tam te 5-6 jednostek. Bez sensu już tam się bawić bardziej. No nasz czarodziej na razie jeszcze nic nie zabija, ale dopiero zacznie zabijać. To jest dosyć fajny czarodziej. Tym bardziej na początku może się mega dobrze sprawdzić, tylko że musi potrzebować... Tak, trzeci, czwarty poziom by potrzebował, żeby mieć taki fajny skill masowy. Tylko to jest taki skill, że musimy bardzo dużo armii gromadzić koło siebie. To są takie jakieś tam kruki, jak dobrze pamiętam. Dobra, tu idziemy w strzelanie, zdecydowanie. Nic nie będziemy werbować, bo to globalnie to nawet nie ma sensu. Jedynie co tutaj warto budować jest tak naprawdę te dwa budynki. Albo ścieżka do korzeni. Globalny czas skraca werbunku. Plus dodatkowo mamy rozwój wszystkie sąsiednie prowincje. A tu chodzi tak naprawdę o to drzewo. To jest bardzo ważne. Dobra, no to tyle. No, pierwsza tura za nami. Następne mam nadzieję, że pójdą trochę szybciej. Bo inaczej będzie odcinek 3-godzinny. Ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. My jesteśmy jako tako nastawieni tylko tak dosyć groźnie na mroczne elfy w większości tutaj. O, widzę, że nawet próbują nam zaatakować drzewo. Ambitnie, ambitnie, no. Trzeba przyznać. A, zapomniałem jeszcze tu budować, w naszym dębie wielkim. Tutaj też otrzymujemy takie jakieś tam bonusy, odblokuje nam właśnie konfederację. No trochę zrąbałem, że tego nie dałem wcześniej, no ale to już trudno. Chyba, że ma stać może nie było nawet. Dobra, zwerbujmy tych łuczników. Bardziej mi zależy, tak jak mówiłem wcześniej, na łucznikach. Tu tak szybko teraz pójdą chyba dwie tury, bo nim my tutaj dolecimy na dół, no to chwilę zejdzie. No mogliśmy zawsze to miasto zaatakować. Ale ja osobiście wolę od razu wziąć te mocniejsze, gdzie tam będzie mieć raczej dużo mniej armii. Choć nie wiem, czy tu dwóch armii nie będzie już miał. Dobra, nasz czarodziej w końcu ma stado zagłady. To bardzo właśnie skill fajny, masowy. Czas trwania jest bardzo krótki, ale czas odnowienia jest też krótki, bo to jest 30 sekund, więc to naprawdę jest spoko. Nie wiem, ile on tu armii zwerbuje, no zaraz zobaczymy. To jest legendarny poziom, jak wiecie, no to tutaj różnie bywa z tym wszystkim. Warto też właśnie potem tych bohaterów sobie gdzieś tam wrzucać i mamy lepsze bonusy dla naszych jednostek. Ale to też chwilę zajmuje, bo jednak musimy ich też chyba zlevelować, jak dobrze pamiętam. Ważne jest to, żeby jak najszybciej nabijać te punkty drzewa. Też się zdarza tak, że tutaj się pojawiają takie jakieś okręgi, czerwony, chyba biały.
że oni na przykład chcą zaatakować nasz las po prostu i musimy go obronić. No tak jak sądziłem, będą dwie armie. Tu z garnizon 10 chyba, czy 11? 5. 6, 21 jednostek. Na 13. No, uczciwie oczywiście. No, oczywiście, że szlachetna porażka. No, już by się tego spodziewał, nie? Nie no, jako tako, jakbyśmy to gdzieś tam źle rozegrali, faktycznie mamy przerąbane, bo chociażby korsarze z czarnych ark to jest tak mocna jednostka, że nie wiem, czy nawet jedna by nie rozwaliła naszych dwóch włóczników. No, to jest naprawdę mocna jednostka. Włócznicy są po to, żeby bardziej blokować, ale to raczej blokować kawalerię, blokować ewentualnie innych włóczników, no do tego oni się najbardziej nadają. Fajny teren nawet. Już widzę, jak go wykorzystam. Dobra, proponuję tak. To wyłączyć od razu. Bo my musimy tutaj zrobić jak największe straty na początku, bo posiłki przyjdą. Okej. Musimy pamiętać, że tam jest kawaleria, więc musimy bronić łuczników. Zdecydowanie. Dobra, nasza... A nie, to orzeł. Orzeł się jeszcze rega. Dobra. Dobra, jeśli chodzi o tych, może ich bardzo rozciągniemy. Dobra, nasi łucznicy już widzę stoją w miejscu. Tych rycerzy czarnych ark bym chciał dorwać. Fajnie, jak potem będziemy mieć bardzo dużo bonusów dla tych jednostek wszystkich, tych strzelających. To będzie naprawdę niezła robota. Dobra, jeszcze mamy minutę z groszem, więc... Możemy tu podlecieć bardziej. Znajdziemy może tych ark. Star. Dobra, ile tam jest kawalerii? Dwa powtarzalne i zwykli, ok. No i widzicie, co robię jako tako elfy, nie? To jest tak ogólnie taktyka, nie? Wybijanie właśnie tym armii. Tylko trzeba pilnować, by kawaleria się do nas nie dobrała. Tutaj manę sobie oszczędzajmy na razie. Jeszcze widzę z dołu, coś tu idzie. Dobra, teraz musimy uważać, bo tu kawaleria przyjedzie. No już jadą chłopaki. Dobra, pociągnijmy trochę dalej tych. Dobra, dostali ładną salwę tutaj. O, w naszego ptaszka strzelają. No, oni z tymi powtarzalnymi są bardzo mocni, więc... A, w tym mroku to się rozpadają, jak... Dobra.
Dobra, tutaj musimy się teraz skupić trochę na tych, co idą. No, dawaj, dawaj tego kruczka. Będą tutaj w naszego chyba pakować dosyć mocno. Musimy bardzo dużo działać teraz na bonusach wszystkich, jakie mamy. Musimy zaraz rzucić kruki. Te kruki robią robotę, powiem wam. Dobra, jak to wsparcie? Tu musimy wesprzeć trochę. Nie wiem, czemu ci łucznicy tam lecą, ale okej. Okay. Dobra, widzę, że naszym łucznikom się skończyły naboje. Dobra, tutaj musimy ich bardziej osłabić trochę. Dobra, orzeł do wycofania już zdecydowanie. Kurde, trochę tutaj zadają te szeregi. A, jeszcze jedna armia idzie, okej. Okay. Nie mogę z niej. Kurde, atak zwarciu mają bardzo słaby. Wolałbym ich nie ładować w nich. Wybijemy ich czarami po prostu. Po prostu jeszcze idą następni. Tu jeszcze strzela do nas, widzę. Dobra, tutaj jeden oddział się kruszy. Dobra, proponuję tego orła tutaj wrzucić. Oj. Ale mi się klikło. Dobra, jak wybijemy im tak bardziej te oddziały, to oni się zaczną wycofywać całkowicie już. Oj, tutaj nam łuczników bardzo biją. A, bo tutaj... A nie, rycerze posępni się wrzucili. Dobra, wycofajmy tych. Ta jednostka taka raczej nie za bardzo do walki. No, trochę tak dziko to wyszło tutaj. Może tym się tutaj zajmiemy. Dobra, wybijajmy ich tymi czarami trochę. Dobra, otoczmy ich tam trochę bardziej. Nie wiem, kogo on tutaj bije, ale chyba tam naszą czarodziejkę. Znaczy no, czarodziejkę... tam bardziej co tam strzela. Dobra, poradzili sobie. Dobra, możemy przyspieszyć, niech tam jeszcze trochę powybijają. O, nasza jednostka zabiła 300. Okej. Okay.
Nie, no dobrze to jest ograne, naprawdę dobrze to zrobiliśmy. Ło, no było trochę stresu w jednym momencie, ale jako tako dosyć dobrze to wyszło. Na pewno dosyć sporo levela wskoczy naszemu bohaterowi. No trochę za bardzo dostała łomotu, ale... No mieli bardzo dużo tych jednostek, no my mieliśmy 750, to oni mieli 2000, nie? No różnica jest trochę kolosalna, bym powiedział. No też mieli chyba w sumie mocniejsze te niektóre jednostki. Kasy sporo wleciało. Jeszcze fajnie, bo uda się chyba... zaatakować tego i zająć miasto od razu. Moglibyśmy trochę jej podnieść tego życia. Nasza czarodziejka, spoko, bo będzie mieć coraz lepsze te skille. No jak, no ludzie, no bez przesady. Jakie straty. Jak sama bohaterka by ich tam rozwaliła. Mamy czarodziejkę. Jeszcze nam na plecy wejdą. O Jezus, jak pięknie, no normalnie cudownie. Możemy tak naprawdę łuczników wszędzie gdzieś tam pooddalać i ich wystrzelać. Jeszcze na górce, Jezu. No już pięknie nie może być, naprawdę. Dobra, możemy tych tutaj ustawić w razie W. Czy coś miało się faktycznie zadziać. No orzeł to gdzieś tam, wiem, niech sobie tam gdzieś idzie. Dobra, tych jednych zostawimy tu i co, no i jazda. Gdzie oni tu są? Gdzie on się schował? Nie ma go, no. A, tu są. Więc tam poradzą z nimi? Wylejam ich. Tak średnio mi to idzie. Dobra, coś nam tam zrobią mimo wszystko. A włączmy strażnika wszystkim. No i co? Dobra, możemy to przyspieszyć. Nie wiem, czy mu coś jeszcze zostało. No 15 jednostek. Nie. Ach, Boże, Boże. Ten automat, no ja nie wiem. Komputer jak gra dla siebie, to gra całkiem inaczej, a jak gra dla nas, to ja nie wiem. Jakby spał po prostu chłopak. Nie no, to są naprawdę dobre taktyki elfów, warto je wykorzystać. Jeszcze 7% uzupełnienia strat. No i miasto jest za darmo, nie? Możemy sobie zrekrutować ich, bo i tak nic lepszego nie możemy zrekrutować. To jest bardzo dobry czar, bo podstawa obrażenia od strzału rosną. To jest naprawdę dobry skill. No i co? Chyba tyle. A nie, dobra, to możemy wziąć na przykład... Dobra, weźmy to. Warto brać to tempo uzupełnienia strat, to jest też fajne, ale to weźmiemy sobie tutaj bardziej na froncie, bo będziemy tutaj chyba w górę zmierzali. Choć nie wiem, czy za jakiś czas też tego ataku na drzewo nie będzie, nie wiem, co tam będzie nam te drzewo atakowało. My tam dolecimy? Oczywiście, że nie. Ariel's will, ok. Rozumiem. Dobra, tu na razie nic. Tutaj idziemy w to, co mówiłem na samym początku. Dobra, musimy teraz turami przyspieszyć.
Choć bitki będzie dużo, jedynie co tego byka się trochę obawiam, bo tam są jednak minotaury. Choć minotaury to nasze włócznicy może zatrzymają. No musimy tak naprawdę polegać na bardzo dobrej strategii łuczników, żeby po prostu tej armii nie tracić. Bo inaczej będziemy mieć ciężko w tej grze. No, i większość walk niestety jest do toczenia, nie? Jeśli armia nie jest załadowana do fulla, to jest 99%, że nawet na śmieciowej armii mrocznych elfów, która tak naprawdę nic tutaj nie ma, no to będziemy tracić te jednostki. No zobaczcie sobie, mamy tak naprawdę 7, 9, 11, no w sumie 12 jednostek strzelających. Czyli szansa jest taka, że on nawet tutaj do nas nie podejdzie. A jeśli podejdzie, to będzie, nie wiem, setki oddziału zostanie może z 20-30 jednostek. Tutaj w większości też walczymy na tym terenie, który jest naprawdę fajny. Dla nas, dla łuczników elfów, to jest mega fajny teren. Od razu wyłączamy straż. On tych łuczników ma tutaj, ok. Poza tym mamy bardzo mocną czarodziejkę, ona naprawdę jest mocna. Dobra, tych tutaj damy, jakby mieli faktycznie gdzieś tam starać się podejść. Dobra, bohaterkę od razu do przodu. Oj, oj, oj. Tak szybko nas zobaczyli. A bogato. A tych kolejnych łuczników trzeba im wystrzelać. Czarodziejka tu szaleje. O, w naszą bohaterkę biją non-stop. A, to cwaniaki. Możemy rzucić orła na tą czarodziejkę, to będzie bardzo szybkie. Dobra, tutaj... O kurde, nasz orzeł jest tam z tyłu bardzo. Dobra, skasujmy tych łuczników do końca. Dobra, tutaj co się dzieje? Trzeba by wspomóc chyba trochę. Łucznicy Gorazu tutaj mega się przebijają. Termierzy jeszcze widzę lecą. Dobra. Możemy trochę wesprzeć tutaj faktycznie czarami. No te kruki to po ile już biją w ogóle? Aha, większy obszar też jest po prostu. No i proponuję, żeby oni się tam wystrzelali, wszystko co się da. Dobra, nasz orzeł mógł tutaj sobie polecieć, podobijać. Okej. A, wydaje mi się, że starczy. Choć mamy ten jeden oddział bardzo obity. Dobra, tam już chyba nie doleci. Chodź, jeszcze coś tam ich zapnęło. Dobra. No, 121 strat. Faktycznie gdzieś tam chyba tych nam trochę powybijali. Oni są bardzo łatwi do wybicia, jeśli chodzi o piechotę, jak się do nich dorwie. Ale bardzo ładnie tam gdzieś po połowie tak w sumie wszyscy pozabijali w miarę porówno. Więc dobrze zrobili. Choć tych ja nie chcę za bardzo levelować, bo tych ja będę bardzo szybko na tych wymieniać. A tam chyba trzeba tylko drugi tier budynku, no to ta wymiana jest bardzo szybka.
Ja wiem, że jesteście siostrzyczki. Cieszy mnie to bardzo. obrona, odporność fizyczna. O! Pocisk. Pancerzowi, duża skuteczna. Zaczynie od wybuchu. To może to weźmiemy. Nie pamiętam tego czaru za bardzo, ale może będzie akurat spoko. Tutaj możemy iść w... W sumie też w to. Dobra, to możemy na coś zrekrutować. Będziemy mieć same te słabsze jednostki strzelające, no ale od biedy może być. Dobra, to chyba tyle. Puśćmy tą turę. Bardzo ładny już mamy taki kawałek mapy. Jakby nie patrzeć, w cztery tury ogarnęliśmy to. O, zbugowało się. Coś tutaj poszło ewidentnie nie tak. Ja osobiście lubię bardzo leśne elfy. Jeśli chodzi o jednostki, naprawdę są takie, że można się nimi mega pobawić. Jedyne, czego akurat u nich nie lubię, no to jest warunki długiej kampanii, że musimy zrobić 8 odrodzeń, które trwają naprawdę bardzo długo. Ja zdążyłem osobiście dominację szybciej zrobić niż te tak naprawdę osiągnięcie. Dobra, tutaj idziemy w tych łuczników zdecydowanie. Choć to jest dosyć dobre. Siła pocisku. Kute, to warto byłoby też kupić. Jak my stoimy z kasą? 9000. To, to i to? O, patrzcie, idealnie wyliczone pieniądze. Moglibyśmy już tutaj zacząć polować na te elfy, ale ja się trochę boję tam wrzucić. No, nasza też tak bardzo wolno chodzi. A wiecie co? O właśnie. No właśnie, coś tak myślałem. Zapomniałem o tym drzewie. Że oni nam zaatakują. Niektórzy pojawią się za 3 tury. Okej. Okay. Nie wiem, co to za wrogowie będą, bo czasem są zwierzoludzie, czasem skaweni, orkowie, no wszystko tutaj się pojawia. Ale tu może skaweni, bo... O, tam wojnę Cylostra powiedziała. No z Cylostrą wojna może być taka, powiedziałbym, mieszana. Bo choć ona tam potworami gdzieś głównie ogarnia, ale moździerze, na przykład kanonady, no to mogą nas bardzo poobijać. Charakter, okej. O, tu jest, się robi inny kolor, więc... A my możemy to chyba wcześniej, jak dobrze pamiętam, atakować normalnie. Nie wiem, czy wtedy nie jest mniejsza ta armia. Średnie straty. Wow, 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 wow. Dobra, ale ja nie będę tracił czasu na to. No, zróbmy to na tym automacie. Jeszcze garnizon osady, okej. Okay. A, bo my wpadliśmy w zasadzkę, no dobra. Ja i tak będę chciał teraz wymienić te jednostki. Więc nawet mi to trochę na rękę. To musiałbym tutaj podjechać. Ale jeszcze mi nie łapie tego, okej. Okay. O, ale to jest spoko. Jara, bez trwania. Spoko, no. Naprawdę bardzo dobry skill. Dobra, tu jeszcze nie możemy rekrutować. Choć tu dwie tury jeszcze do tego lepszego jednego i drugiego budynku. No dobra, no to jeszcze musimy chwilę poczekać. Najwyżej stracimy tam jedną osadę, ale zrobimy już taką armię, która będzie mogła spokojnie tutaj wszystko popodbijać i będziemy zaraz werbować też drugą armię. O, widzę, Cylostra już tutaj była nawet. No nie zrobimy jej za dużo. No, powiem wam szczerze, że zdziwiłem się, że Cylostra tutaj się wbiła. Ona przeważnie raczej w tą prawą stronę idzie. Ale... Miłe zaskoczenie z jednej strony. Ją najłatwiej będzie po prostu zasadzką wykończyć. Że my mamy chyba mały procent na razie na zasadzkę. Jedynie co, to my tracimy te punkty, że tam mniej zdobywamy. Ale na razie jesteśmy i tak na plus. Wieczna straż. Ja chcę wieczną straż. Możemy wziąć jedną wieczną straż. Za chwilę weźmiemy sobie łuczników albo orzełki. Ja się tak zastanawiam, bo i jedno i drugie jest dobre. Ale łucznicy może będą bardziej przydatni w walce z na przykład Cylostrą. Więc weźmiemy najpierw tych łuczników. Gorsze, że ona chyba dosyć sporo biega i będzie nam co turę brała. Czy nie? To jest taki, że ona ma garnizony tak słabe, że
Tam będzie można chyba automaty toczyć. Dobra, możemy teraz ogólnie konfederację podpisywać na nich. Musimy te zadania zobaczyć. Musimy zielonoskórych zaatakować. No tutaj zielonoskórych chyba nawet nie ma za bardzo. Wygraj przeciwko na Bretonia. No to powiem wam fajnie, nie? No to zielonoskórych nie ma. Bretonii tutaj też oczywiście nie ma. Więc te walki takie, żeby wygrać, no dosyć ciekawe, naprawdę. Dobra, teraz tak. Weźmiemy sobie tych. Moglibyśmy jedną jednostkę wyrzucić ewentualnie. No i tak ma w sumie pierwszy poziom. A, idiota ze mnie, dobra, nieważne. Zostawmy to tak. A, zapomniałem, że mamy przecież tą kuźnię i 3x3. O Boż. Za bardzo się skupiłem na bitce, a nie zwróciłem uwagi na inne rzeczy. Zaraz zobaczymy, jak ta kuźnia dokładnie działa, bo osobiście nie testowałem, nie grałem za bardzo nimi, nie miałem tego bonusu grając innymi elfami. Bo nawet jak ich przejmiemy, nie otrzymujemy tych takich głównych frakcyjnych rzeczy. Lostra w ogóle na coś się czai, nie wiem na co. Dobra, nam wskoczył fajny bonus dla jednostek. Zasięg ruchu, stosunki z Brytanią. Odporność na ostrzał, o, i na czary. Spoko, naprawdę bardzo dobra rzecz. Tempo uzupełniania strat, odporność fizyczna, atak zwarciu, pancerz. Orzeł. O, bierzemy to. O, zdecydowanie. Jak wskoczyło to wszystko? To miało być, to jest. Okej. No, ona będzie mega mocna. Dobra, możemy sobie bardziej tą armię zregenerować. Teraz tak. 36. Unik. Bardzo dobre jednostki to są. Ja nie wiem, czy na strzelcach bardziej bym faktycznie nie chciał się opierać. O, może coś takiego zrobimy. No i to będzie armia już spokojnie gotowa na podbijanie tutaj wszystkiego. Łucznikami no dużo musimy manewrować, oni mają bardzo duży zasięg. Jeśli chodzi o Cylostra, ona też ma jednostki, które mają duży zasięg, ale nie będzie ich miała dużo, bo może tak z 4. No, a reszta będzie do wybijania. Jedynie co mnie martwi, że ona może przyzwać sobie błędnych tam rycerzy. Tak, to nie agresję. No dobrze, niech będzie. I 25 golda. Musiałem wystąpić te 25 golda. Dobra, weźmy się za tą Cylostrę w takim razie. A, bo tutaj to spaczenie wampirów nas będzie męczyło. Okej. Okay. O, gdzie ona w ogóle jest w takim razie? Tutaj byśmy musieli zaraz też wybudować garnizon, żeby tego drzewa nam nie przejęli. Dziwne w ogóle. Te elfy żyją. Nie, już nie powinny dawno żyć. Cylostra poszła na nas. O, patrzcie. Spotkamy ją w naszej osadzie. Ale chwila, co my tu mamy? Wiecie co? Ja stoczę tą bitwę. Prostego względu. Próbuję zniszczyć jej działa po prostu. Jak zniszczymy jej działa, to ona automatycznie jest już przegrana. No nic nie zrobi więcej. Tutaj możemy chyba dosyć dobrze się bronić, bo stąd możemy z góry strzelać. Jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to jest ta lokacja. Dobra, czyli możemy faktycznie strzelać z góry. Dobra, to nasi łucznicy coś tu będą mogli faktycznie porobić. Dobra, ona idzie na dwie strony. A gdzie ona działa, spowała? Kurde, ona już 10 poziom ma. Syrenę warto byłoby jej zabić. Nie wiem, gdzie ona tu działa, spowała.
No dobra. No dobrze, nie, toperki się tu rozlecą. Nie wiem, gdzie ona to działała. Chciałbym się chętnie dobrać do tych dział. Serio, nie, toperzy nas tak cisną. A, morgule tu idą, okej. Okay. No morgule nas tutaj zrobią z nami porządek. Jakby cylostrę wystrzelać? Jest to w ogóle możliwe, żeby to ogarnąć? Dobra, działa, są tam z tyłu. Dobra, tamci to się szybko, widzę, złożyli. Może miałem poobijać, ile się da. My te kraby bardziej bym... Choć nie wiem, czy to są przywołane, ale chyba nie. Bo one nam będą bardzo dużo na automacie. Ja nie wiem, czy będziemy taczyć z nią bitwę, czy będzie automat. Zobaczymy, jak automat tam będzie wychodził. Trzymają się te jednostki, powiem wam. A dobra, ona przyzywała te kraby? Nie. My tu byśmy mogli budować to. A nie wiem, przy naszym łucznikom to nie braknie strzał w końcu. A ci co tutaj? No, gdyby był może trochę mocniejszy garnizon, moglibyśmy tu więcej porobić. Ja specjalnie chciałem rzucić właśnie te jednostki, żeby tam ich trzymały. Moglibyśmy te morgule trochę powybijać, żeby spoko było. Dobra, może tutaj będziemy te wieże budować. No ładnie ich tam obijają. Okej. To! Myślałem, że jak będziemy tego punktu bronić, to będzie lepiej. No dobra. No ale stracili tak naprawdę 3 jednostki, tutaj zostali trochę, 4 jednostki, zostali trochę poobijani. Jeśli ona tego też nie zwerbuje, no to już będzie miała też mniejszą armię. Dobrze wyszło. Że ona jednak tamtych tylko przywołała, no to zrąbałem. Myślałem, że ona ma, pomyliło mi się chyba z tym Noctuliusem. Noctulius chyba ma jeden oddział tych krabów. O, najgorsze, że... O, ona na dwie strony idzie, okej. Okay. Dobrze. Ambitnie, ambitnie, trzeba przyznać. No, trzeba pochwalić. No my jej chyba teraz nie złapiemy. No, a jeszcze leci na szybkim marszu, pięknie. Dobra. Kurde, no najlepiej byłoby ich tutaj złapać. A widzę, że my będziemy tak się bawić w kuciu babkę tutaj. No dobra, no zobaczmy na razie. No niestety komputer jak gra na legendarnym, to go stać na 2-3 armie. On wtedy sobie spokojnie idzie tutaj 2-3 armiami. To jest ta sama zasada.
ale ja widzę tu ogólnie potencjał, stoczymy, zobaczymy, sprawdzę sobie po prostu takie możliwości, dodatkowo sobie pooglądać, jak można dodatkowo bronić na przykład niektórych miast. Jest bardzo dużo tych nietoperzy, one bardzo szybko się wysypią, tylko postaramy się bardziej bronić tych punktów. Zobaczymy inną zasadę po prostu taktyki niż wcześniej. Ale wydaje mi się, że to jest do ogarnięcia. Tu jest dosyć lepiej, jeśli chodzi o obronę. No dobra, no zobaczmy. Najlepiej byłoby bohatera mu zabić. Ale kurde, ma dosyć sporo tego życia. No dobra, oni widzę tutaj się trochę inaczej zaopatrują na nas. Okej. No nie, to pewnie, że to jest połowa jego armii. Tych mogliśmy zostawić chyba tam u góry. Jako takie wsparcie. Dobra, nie będzie tak źle. Dobra, te jednostki sobie tu poradziły zdecydowanie. Majtkowie. Okej. Dobra, ci niech tutaj przejmą. No, oni mają szansę to ugrać, nie? Choć ci mogliby tutaj podejść na krawędź, chyba lepiej by trafiali. Dobra, możemy to trochę przyspieszyć. No ci tu też sobie w miarę radzą, trzymają szyki. Możemy wieżę zbudować, zawsze będzie w razie to obijać. Okej. Ładnie sobie radzą naprawdę. Mamy ile strzelców? Dwa oddziały. Bohatera fajnie byłoby załatwić, ale kurde, trochę tego nie widzę. To jest czarodziej z drugiej strony.
Dobra, ci wytrzymają chyba. Dobra, łucznicy muszą tutaj zrobić trochę porządku z nimi. Dobra, ci niech lecą, będą bronić tutaj tego punktu. Albo wspomogą tutaj. Dobra, fajnie. I tutaj długo nie wytrzymają, ale coś tam zdążymy im poobijać. Możliwe, że on to przegra. No, wygramy to. To słabe jednostki miał, by to ugrać. No nie zrobi tego solo, no nie ma opcji. Ale się zdziwił. Okej. No ładnie, ładnie. Naprawdę pięknie. Jestem z niego dumny, z tej armii, naprawdę. Pięknie, pięknie. No, no nie, no tylko brawa bić. Teraz tylko Cylostrę złapać i tak naprawdę już ona ma koniec tutaj. Ale podejdziemy tutaj, bo wydaje mi się, że ona tędy będzie chciała lecieć. Chyba, że nas będzie chciała wykiwać i poleci faktycznie na drzewo. Dobrze. Ja nie wiem, czy na drzewie ja dałem bonus. A dobra, bo oni nie mają tego. Kiedy walczymy? Dobra, ta tutaj na tej świątyni jest problem. Choć czy mi się to opłaca? Dobra, w sumie możemy wybudować. No, bitki było naprawdę, będzie naprawdę dużo w tym odcinku, ale to mi się podoba. W elfami pięknie się walczy, jest naprawdę... Można wykorzystać każdą jednostkę po prostu do cna, nie? To jest najlepsze, co można zrobić w tej grze. Poczuć, że ta jednostka naprawdę ma wartość, a nie na przykład tak co niektórzy skaweni, te szczurze niewolnicy, które nie mają po prostu wartości. A, może być ten zasięg na mapie. Od biedy. Okej, to jest fajny skill, biorę. Czy my tam dolecimy w następną turę. Wyczerpanie jest trochę kiepskawe, ale Cylostra wydaje mi się... Okej, ona spadła już sił. O, bo elfy wypowiedziały wojnę. Ojojojoj, a mi przykro. Te elfy ją tam po prostu zmiotą, nie? Tu widzę dalej, ci stoją w miejscu od chyba 10 tur, nie? No zajmiemy zaraz z powrotem to swoje miasto. Cylostra pewnie zaraz straci armię tutaj, na elfach, bo ten elf jest naprawdę mega mocny, ten bohater jego smutny. Nie wiem, czy ci zwierzę ludzie do nas się nie wybierają. Tak zaczynam się zastanawiać nad armią do miasta. Bo garnizon to tam jeszcze chwilę zejdzie. No dobra, niech będą te straty, już przeżyję. I tak nie sądzę, żeby ktoś mnie miał tutaj zaatakować. To weźmiemy sobie. Bo Cylostry na bank tutaj nie ma. No, chyba, że się jak ktoś nie zdziwi zaraz. Co my tutaj możemy ogólnie? U mnie ten naszyjnik jest spoko. A chwila, bo my nie mamy naszyjnika już? O kurde, zrąbałem to. Nie to wziąłem. Kurde. Nie, dobra. To nie ma sensu. Zapomniałem, że to jest przez całą biżuterię. I ją powtórzyłem.
Nie no, musimy kupić tu bohatera. Kaczka czarów. Domena życia to jest chyba. Choć domena tego też jest dobra. Dobra. Proponuję wziąć. Może tych na razie. A dobra. To jest życia, życia, okej. Okay. Ale to nawet lepiej chyba. Odporność fizyczna, okej. Okay. Rozkwit. Dobra, do leczenia będziemy dawać. No dobra. Moim zdaniem spoko. Będziemy musieli chyba wykończyć tego zwierzę ludzia tutaj, bo... Jakoś tak korci go chyba, żeby mi rozwalić to drzewo. Jak dla mnie spoko, no. Niech będzie pokój. I teraz mamy już 100% pewność, że tej armii na mnie zaatakuje. Ona sobie teraz wyrega i możemy spokojnie iść na te elfy. Tylko jak będziemy walczyć z tymi elfami, musimy uważać na to, żeby właśnie... Albo tych zwierzę ludzi tu skasujemy, bo... Oni się tak naprawdę coś tutaj czają. Ja nie zaatakuję ich od razu, bo oni mi uciekną, a ich potem nie dogonię, a mogą przeskoczyć i zniszczyć nam jakiś obóz. Więc poczekamy jeszcze tą jedną turę. Tutaj sobie ogarniemy garnizon. Na spokojnie. Nie będziemy rekrutować na razie więcej jednostek. Bo mamy tutaj 10, na no plus tych dwóch łuczników wystarczy. W razie co na razie do obrony. No wiem, że tutaj w sumie na początku mieliśmy w 5-6 kolejek to samo co teraz mamy, ale stoczyliśmy niektóre bitwy, które były potrzebne do stoczenia. Warto też patrzeć na tą stronę, czy tutaj na przykład mroczne elfy się nie przebijają przez właśnie Kislev. To jest ważne. Z tym Kislevem fajnie byłoby się dogadać. Tylko że w ogóle oni nas tutaj wszyscy nie lubią dookoła, z tego co widzę. No dobra, i teraz możemy spokojnie tych zwierząt ludzi tutaj pokonać. A jeszcze chyba armia z garnizonu podejdzie. No dobra, bo ja i tak bym chciał wymienić tamtych. Bo ci ja tak akurat są dosyć słabymi jednostkami. O! No to patrzcie, nie musimy nic wymieniać, mamy bardzo fajne dwa regimenty. Nawet wyszło to na lepsze. Dobra, szansa na powodzenie zasadzki to trzeba używać. Zdecydowanie. Używa wielkie orły. O, na razie to tam. Jak sobie tam są te orły. Dobra, teraz już możemy spokojnie tutaj lecieć. Choć tam będzie armii pewnie bardzo dużo. Dobra, nic na razie nie musimy rekrutować. I możemy zobaczyć, co byśmy chcieli na niej. Ale... Ja bym chciał chyba to. Orli łuk. Gdzie on jest? Uglorien. Kurde, ale... Możemy ulepszać ten Uglorien? Nie no, łuk snów. No wydaje mi się, że ten łuk będzie spoko. No. Obrażenia ładnie rosną. No ją trzeba zrobić taką potężną łuczniczką, tak z 1000-1200 obrażeń, z zasięgu 300 i miazga latająca. Nie dość, że zwarcie będzie dobra, to jeszcze strzelanie też robi mega robotę. No tak naprawdę teraz powinniśmy albo zająć całą tą stronę, albo nawet nie zajmować, po prostu możemy tu wszystko niszczyć. I to jest wygodniejsze, bo więcej kasy za to dostajemy, a... Oni nie potrzebują przejmować tych miast, chyba że musimy sobie gdzieś regać armię, to ja czasem jedną wioskę przejmuję, buduję właśnie to do regania jednostek i wtedy spoko. Ja zrobię taką jedną rzecz. Powiem im wojnę. Oni mają wojnę ze sobą, ale oni się zbugowali coś. Nie wiem czemu, ostatnio też na tych kampaniach się bugują te jednostki, stają w miejscu, nic nie robią. Dobra. On teraz może wpadnie w zasadzkę i będzie spoko, choć... No nie wiem, zobaczymy. Fajnie by było. Będzie dużo mało strat... Znaczy no, będą bardzo małe straty. Może nawet byśmy nie musieli toczyć tej walki. Jeśli chodzi o zasadzkę, no to fajnie liczy.
Nie, ale wyszła z zamku. No, jakiś chociaż jest z tego progres. Choć ma widma, co jest dosyć takim ciekawym tematem. Mamy nad naniem zadanie. Niskie czy średnie? Łohohoho! No to żeście mnie teraz rozbawili, nie? Nie, nie. No zabawne, to jest naprawdę przezabawne. Te mroczne elfy są przezabawne. No ja wiem, że tych mam takich słabszych, ale oni wszyscy mają większy zasięg, kurde, 30, 40, 50 nawet, no to... No najbardziej to tak naprawdę obawiam się tych widm. Czterech jednostek. A reszta... Ja wiem, że mamy samych strzelców, ale... Ale mamy dobrych strzelców. Jednych z najlepszych. Mamy tyle orzełków. Dobra, ustawmy tych łuczników jakoś tak logicznie. A my mamy jeszcze naszego orzełka, o którym zapomniałem. No i z czym oni do ludzi? No zabawnie. A bo to jest chyba dobre na ten. Czemu nasz bohater leci do tyłu? Co jest? Ale coś tutaj nie wyszło. O kurde no, ładnie nas tutaj mielą. Dobra. A tutaj trzeba trochę wsparcia zrobić. Tutaj czarami trochę wesprzemy. Dobra, proponuję tutaj trochę ich ostrzelać. Weapons loose! Relief!
tutaj tak samo. Nie, no nie było takich strat, już nie przesadzajmy. Jeszcze tutaj ktoś coś. No trochę gdzieś tam straciliśmy tych jednostek. Bardziej te orły mega dostały. Ale. Ale oni chyba dużo więcej stracili. No 146 za 1500. Mimo, że te jednostki naprawdę są słabe, nie? Dużo pozabijały, bo no jakieś tam obrażenia mają i są też liczebne. Nawet driady nasze tutaj ładnie pobiły. Mega. Ci są mega fajni, oni mają bardzo dużo dyscypliny, ma stówkę, 50 chyba odporności, tak? Nie możemy teraz zobaczyć. Dobra, uzupełnimy armię. Żeby na automacie może to zrobić. Choć pewnie na automatycie tego nie zrobimy. No pancerza może by się przydało. Trochę zebrać więcej. No jak stracimy driady? No ludzie, złoci. Co tu wam się normalnie w głowach dzieje? O Jezu. No nie mogę po prostu, no co mam wam powiedzieć? Nie mogę po prostu z tego co widzę tutaj. Ta jednostka jest mega fajna, bo ma 140 prędkości, może normalnie śmigać, strzelać, robić wszystko. Aby jeszcze jej podbić właśnie ten zasięg? Kurde. Dobra, armia przyjdzie posiłkowa z tamtej strony. Możemy się nawet tak odwrócić, jakby oni tutaj mieli faktycznie podejść. Te jednostki tutaj do przodu. Możemy dać tutaj, żeby było i... No nie ma co z nich zbierać, nie? No nie ma w rusku. Dobra, możemy to przyspieszyć trochę tutaj. Jeszcze się tu trzymają. Dobra, bohaterkę możemy tu wysłać. Dobra, proponuję tutaj ich ustawić. Dobra, ona już leży. Moglibyśmy trochę czarami tutaj. O nie, nie tu.
Dobra. O nie, nasze orzełki. Dobra, nie marnujmy czasu. Okej. Nie, że się biją sobie level. Dobra, starczy. Nie będziemy tyle czasu marnować. Straciliśmy, moi drodzy, jedną jednostkę. Jedną. Nawet nie wiem, którą zabili. Może tego? No, nie, chyba orzełka nam zastrzelił jednego. No, faktycznie orzełek mógł dostać strzała. Już ładnie srebro, zaraz będzie złoto. When do we fight? Only when necessary. Battle. A regrettable night that are long. Ah, miałem tego nie zajmować, no dobra. Ale możemy sobie wziąć najpierw, zrobimy taką przystań do wypadowych rzeczy. Tutaj mamy elfy, ale te elfy nas chyba lubią, więc możemy się z nimi nawet dogadać. O, no i spoko, niech on sobie tam rozwali syrostrę. My się tutaj miemy resztą. No moglibyśmy już powoli tworzyć drugą armię. Bo kasy trochę mamy. Ale ja chyba wolę sobie rozbudować te miasto najpierw. A jeśli nie potrzebujemy wtedy drugiej armii, to po co? Dobra, moi drodzy, to była ostatnia tura. Wydaje mi się, że wam się będzie to podobać. Fajnie naprawdę było. Dużo walki było takiej dosyć ciekawej. Obroniliśmy nawet miasto z bardzo słabą armią. To na automacie widzieliście, co pokazuje. No w większości wszystkie walki na automacie, jakbyśmy tu toczyli, automatycznie już dawno by naszej armii nie było. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Dużo toczyć walki, dużo ruchu, na pewno dużo polegać na tym bohaterze, bo on jest mega potężny. Jak widzieliście na samym początku, już zabijał spokojnie 300-400 nawet jednostek. A tak w zwyczaju z 200 jednostek spokojnie ogarnie, bo mamy ich dwie. Jedna strzela masówkami, a druga może też walczyć na przykład z warciu, więc możemy automatycznie zrobić takie dwa rozwiązania do tego. Co my tutaj byśmy chcieli? W sumie... W sumie są to jakieś rzeczy, dobra. Idźmy w niszczenie ostat, żeby zarabiać na tym. Dobra, moi drodzy, dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Hej, hej!